Buyurun. 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 Na szczęście. Do zobaczenia. Kiedy? Za 3 dni. Tak. 2, 4, 6, 8. No i co? Zaczynamy tę zabawę. Wyjechać z Przemyśla. Wspólny początek. Przygody muszą być. Na 7 km urwać łańcuch, to już trzeba mieć szczęście. To jest jakiś dobry człowiek. Poratował mnie spinką, której chyba nie mam. Mam nadzieję, że go znajdę. I odpowiednio podziękuję. Czterdzieści kilometrów. No, 45 kilometr, pierwsza guma i to z przodu, co ciekawe. Ale na tych kamlotach dobiło, ale sobie tutaj na zakręcie zmienię kółeczko. Pięknie tu jest. Festiwal gum przed chwilą. 500 metrów, fajny zjazd, kamienisty.
chyba z 10 osób, w tym ja oczywiście, guma. Mam wrażenie, że to nie będzie ostatnia guma dzisiaj. No nic. Chciało się przygody życia, to się ją ma. Kurczę, 59-60 km. Jadę jak z jajkiem, bo mało powietrza w przednim kole, nie mogę go dobić. Tętka jakaś tryfta. Trzecia już w tym kole, w sumie dwa kapcie. Urwał mi się łańcuch, tak już mówiłem wcześniej. Także technicznie pechowo, reszta wszystko spoko. Dużo ludzi prowadzi tu rowery. W sumie się nie dziwię. Ja też tak myślałem właśnie. Kurde. Ono szukuje po prostu. Gry ją trochę na pamiątkę, kiedy mi się nie będzie chciało. Chociaż później będą dobre widoki, nie? Dobra, pierogi zjedzone i w drogę. Palanie węgla, ginące zawody. No cóż, taki pretekst, żeby sobie zrobić przerwę, zmianę bidonu. Raz, opłacone. Thank you.
pewnie też kurwa zjazd. Ja generalnie jestem bardzo wrażliwy na piętro. No spuść. Czy plecak? Czy to nie jest? Chłodno. Dobra, jedziemy do tego smreku. O, prawie piąta, coś już widać. Jakiś leśny lód się wyłazi. O. Dobra, szósta. Szósta. Do boju. Szósta godzina, to dwie. Biwakowanie po nocy ma swoje kurde minusy. Tutaj sobie spaliśmy, a dosłownie 50 metrów dalej, czego wczoraj oczywiście jak zajechaliśmy nie było już widać. Proszę. Taka wiata. Z drewnem, z miejscem na ognisko, z ławeczkami, można było spać na stole. No strasznie mi przykro, ale i tak było ok. Pierwsze kilometry 7 stopni, kurde. Się zastanawialiśmy, dlaczego tak zimno. No jest Rzeźku. Ale zaraz się zrobi ciepło. Pierwszy podjazd. Słoneczko już się przebija. Gitarka. Kurde. No 7 godzina. Już jest pięknie.
jest Cisna, czyli około 170 km. No i kolejna, kurde, szmata. Tak się fajnie jechało, najebiście. By to szlak trafił. No nic, dętka numer 4, 3 czy ileś tam. Mamy tą słynną wąskotorówkę. Nie jest tutaj zbyt optymalnie, żeby jechać, no ale jakoś może się uda złapać. Ja pierdolę. Może będzie trochę lepiej za chwilę. Zmienne warunki. Przyznać, że fajna jest ta trasa, naprawdę. Kurczę, pokory, mimo wszystkich fuck-upów, które się wydarzyły, jakoś tak staram się nie wkurzać, na ile oczywiście się da. No i tak fajnie. Fajnie, bo mimo że trasa samodzielna, to nie ma praktycznie osoby, która by się nie zapytała, czy coś nie trzeba, czy czegoś tam nie brakuje, czy pomóc. Także mimo że jest za dupiu, to jakieś wsparcie jest. Dostałem dętkę zapasową. No i jakoś tak psychicznie jest łatwiej, wiedząc, że można jeszcze wymienić, bo jest na co. To tyle. Są tu takie podjazdy, tak zwane niszczyciele. Niby sobie jedziesz. Zakręt, za zakrętem będzie płasko. A tu niespodzianka, nie jest płasko. Co prawda Garmin mi sporo mówi o tym, ale i tak się człowiek łudzi, że może być z górki. Tam ma chyba z 4 km. Albo lepiej. No właśnie się kończy. Co jest za górką. Bunkrów nie ma. To czasem takie rzeczy się zdarzają na tej trasie. Mycie butów. Jechać, nie jechać, a chuj, znaczy no, jedziemy.
O, buty umyte. Ostrzeżenie. Uwaga. Niebezpieczeństwo spotkania z niedźwiedziem, z misiem komańczym. Mili Państwo, misia. To ja na starcie spotkałem, ale mi uciekł. Pozdro, Waldek. Karpaty Zachodnie. Pam, pam, pam. Czwarty raz. Sama z siebie po prostu. Łubu dubu. Dętka. Ja cię kręcę. Nie wiem, jak to nazwać. Ale piąty raz. Dobra, okej, ta była klejona. Więc mogło mi nie wyjść, ale... Kurde, pięć razy. W ciągu 250 km może zniechęcić każdego. W najbardziej uroczych momentach to IR wygląda właśnie tak. Słońce, plaża, 13 stopni wychylenia. Weź to, jedź. Miał być lżejszy dzień. Oszukali mnie. Chuja tam lżejszy. Trzydzieści trzy stopnie w słońcu. Jak to daje w dupę. Drugi dzień się kończy dla niektórych. 153 na liczniku dopiero. Założyłem lampki, ubrałem się i cisnę. Ile będę mógł? 200 minimum. Chcę dzisiaj zrobić, żeby na jutro było jak najmniej.
zapowiada się fajna noc. Magorski Park Narodowy. Kurwa, to się nie dzieje. To jest szósty kapeć. I znowu bez przyczyny. Kurwa, znowu nic. Ja pierdolę. Nie wiem, naprawdę. Jeszcze nie o piątej. Dzień trzeci. Decyzja o zakończeniu przejazdu na tym 185 to była chyba najlepsza decyzja, bo dzisiejsze pierwsze kilometry to są takie wyrypy pod górę, po najpodlejszych leśnych drogach, żebym tutaj skisł chyba. Ale dobra. I teraz do Hańczowej. Można coś zjeść. Słonko wysoko. 7:50. No, będzie lampa. No, Wysowa mi żegna. Sklep siadł idealnie. Wszystko uzupełniłem, zjadłem śniadanko. No i co? Spotkałem jakichś tam dwóch kolesi, którzy w zeszłym roku to jechali. Nie pocieszyli mnie opinią o ostatniej części trasy. Ale co tam? Pogoda się trochę zmienia. Może lat. Jak dla mnie to nie jest na gravela. Albo ja nie jestem gravelowcem. Te wspinaczki dają w kość. Ta jest w stronę Krynicy. O, jeszcze słoneczko wychodzi. Chyba trochę padało tutaj. Krynica. Żabka. No to mamy podjazd Wierchomla. Na tą bacówkę trzeba się wdrapać, a potem do Wierchomli Wielkiej zjechać. Trochę to potrwa. O. Jezu, warto było się tu wdrapać, chociażby dla tych widoków.
każdy ci w garę ucieka. Ucieka, ucieka, nie? Ja coś w kadrze osłanię z nim. Nawrotka, nawrotka. Niepozornie wyglądający podjazd z Rytra. Długość 10 km. 700 w pionie. Końca nie widać, na razie jest spoko, bo jest tylko 6, ale było już 10, później będzie jeszcze więcej. To luterskie podejście to jest... To jest takie, a nie inne. A jeszcze 2 km do góry. Niestety. Ryterskie wzniesienie. 2 godziny drapania się. Po drodze deszcz. Niestety widok pod chmurami. No ale teraz kawał zjazdu. Wieś tańczy i śpiewa. Prawnicy. Mocne Tatry? Tatry i harnasie. No i takie klimaty. Tak czy tak. Dokładnie. Fajnie na bieżącym dosyć. No. Jak zdążymy jeszcze. Jak zdążymy. Jak nie, to poczekamy, nie? Korki są. Także chyba musimy czekać. Ja. Ale to się komplikują sprawy. Jak one są pędzone na dół, to my nie przejedziemy. Kurwa. To jest taki jeszcze niezupgrade'owany. Przed ulepszeniem. A ta kuleje bidna. No. Ostatnia. No to chuj, patrz, kuleje. Dziewczyny, do domu. My mamy jeszcze tu kilometry. O, a tam jest ten, kurwa, border collie saliowy. Aha. Ja się najbardziej tego białego boję. Bo tak, dziewczyny, do domu. My mamy jeszcze tu kilometry. O, a tam jest ten, kurwa, border collie saliowy. Patrzcie na to. Warto 500 trzasnąć. Żeby na koniec coś takiego widzieć. Thank you.
Jest północ i mam 800 metrów, 700, czy ileś tam. Można powiedzieć, że dojechałem. Odjeżdżam. Jest. Szybko. Jest! Brawo! Gratulacje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzięki. Przejdzie, przejdzie. Masz flako? Koszulka, proszę bardzo. Szara. I dla zwycięzcy zawsze jest szampan. Tak, dla każdego zwycięzcy. Przyda się. Marzę o nim od długo, już długo.